tutaj mamy tak zwany przykład dynamiki ruchu. Tyle to się stare drzewo przeciągnął z tego młode drzewa walczą. Okay.
Proszę Państwa, żółt jest obecnie największym lądowym ssakiem, największym zwierzęciem w Europie. Jeśli chodzi o drzewostan, to występują dwa główne gatunki komponentowe. To jest olsza i jesion. A tu mam takich kilka ciekawostek faunistycznych. Bociany czarne to bardzo rzadkie ptaki chronione. One występują w puszczy i w puszczy koncentrują się głównie w okolicy zalewu Siemianka. Budują gniazda wysoko na drzewach. Dęby, lipy, graby i świerk. Świerk tworzy najwyższą warstwę, najwyższe piętro drzewostanu. Świerk jest w ogóle najwyższym drzewem w Puszczy Białowieskiej, które dorasta do 52 metrów. Do pod nim są właśnie dęby i lipy. Thank you.
widzieliśmy, tak? To już było? Nie. Aha, no to w takim razie jeszcze. Thank you.